Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Środki należne, potrzebne, niezbędne dla prawie 1000 mieszkańców Inowrocławia, których reprezentujemy, powinny być wypłacone. Powinny być wypłacone już miesiąc temu. Zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Nie zostały wypłacone. Ja wspieram Państwa stanowisko i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby głosować przeciwko lub nie poprzeć tego stanowiska. Bo wśród ludzi oczekujących w Inowrocławiu na 3000 zł, aby móc wykupić 1,5 tony węgla przed mrozami, przed zimą, są wyborcy wszystkich partii, ugrupowań i Platformy, i PiS-u, i Lewicy, i Prawicy, i ci, którzy nie chodzą na wybory. My nie pytamy i nie zapytujemy żadnego z mieszkańców rozpatrując ich wnioski, jak ty głosowałeś, na kogo i czyim sympatykiem jesteś, czy ja jako radny lub jako prezydent podobam się tobie, czy też nie. Rozpoczęła się walka o życie i o przeżycie tej trudnej zimy. Słyszeliśmy o tym bardzo dużo, gęsto i często w ostatnich miesiącach z ust wielu polityków w Polsce, rozpoczynając od pana premiera, a kończąc na radnych, na politykach lokalnych, różnych partii. I oto co mamy. Mamy początek grudnia i na dzień wczorajszy na wypłatę oczekiwało ponad 1000 mieszkańców Inowrocławia, z czego ponad 800 z przeterminowanym terminem, z przeterminowanym czasem na wypłatę, na uzyskanie tego wsparcia finansowego. Kilka dni temu pan wojewoda, nie wiem, czy ma to jakiś związek z działaniami senatora inowrocławskiego, który złożył doniesienie do prokuratury w tej sprawie oraz do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o dokonanie kontroli tychże wypłat i przekazywania środków, ale zwrócił się do nas w ubiegłym tygodniu o pilne, wręcz niemożliwe do zrealizowania, w ciągu kilku godzin, w godzinach popołudniowych, ujawnił państwu, kiedy już urząd nie pracował, o przekazanie danych szybko, ile pieniędzy potrzebujemy, ilu oczekujących, ilu tych zgodnych z ustawą przeterminowanych jest. Przekazaliśmy takie dane z nadzieją. Dzisiaj to mówię państwu, mieszkańcom Inowrocławia, tym zainteresowanym. Z nadzieją przekazałem te dane, że za kilka dni wpłyną pieniądze należne Inowrocławianom. Bo to się po prostu im należy, zgodnie z prawem. Już nie z prośbą, z klękaniem, wypraszaniem. Bo jeżeli w ustawie jest zapisane 2 miesiące od złożenia wniosku masz mieć pieniądze, to masz mieć. Bo tak stanowi prawo i tak stanowi sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość, ale w tym pojęciu potocznym, w którym my się wychowywaliśmy, a nie w pojęciu partyjnym. Bo wczoraj w godzinach, przepraszam, przedwczoraj w godzinach wieczornych, a po północy pismem oficjalnym, już wczoraj przychodzi informacja, że dostajemy pieniądze. Ale niewielki procent z tego, co oczekiwaliśmy. I dla tych ponad 800 możemy wypłacić tylko dla kilkudziesięcioro. Dla tych, którzy złożyli wniosek bodajże 8 września i dla części z 9. A co z pozostałymi? Co ja mam im odpowiadać? Co mają odpowiadać pracownicy MOPS-u i się tłumaczyć? To jest sytuacja tragiczna dosłownie.
I to nie dotyczy kilkoro mieszkańców, dla których moglibyśmy być może pomóc w jakiś inny sposób. Ale na taką kwotę brakującą środków, jaką mamy do czynienia ponad 2 miliony złotych, nie jesteśmy w stanie. Pomagamy w zakupie węgla. Każdy może węgiel zakupić i to jako jedni z, uruchomiliśmy realną sprzedaż jako jedni z pierwszych samorządów w tej części województwa i w powiecie u nas. Punkt funkcjonuje. Ale co ja mam odpowiadać ludziom, którzy przychodzą i mówią, nie mają za co kupić tego węgla? To autentycznie, 3000 złotych, no to jest 1,5 tony. I te informacje o śniegu, o zimie, o zbliżających się mrozach budzą grozę. I ja rozumiem ludzi, rozumiem mieszkańców. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości do tej pory. Prosiliśmy i ostrzegaliśmy, bo wszystkie środki, jakie do tej pory przychodziły do naszego miasta, przychodziły z opóźnieniem i od września ludzie oczekują na środki należne i otrzymują grubo po terminie te pieniądze. Za chwilę są święta Bożego Narodzenia. Mieszkańcy będą łamali się opłatkiem, również i państwo jako radni. Będziemy mieli w pamięci przedstawiciele rządu, wojewoda, tych, którzy będą zimnie siedzieli, bo nie stać ich na zakup węgla. Większość z nas ma środki i będzie miało ciepło w domu. Ale prawie 1000 mieszkańców Inowrocławia będzie w zimie siedziało przy Wigilii, przy świecy. Ostrzegam przed tym i proszę gorąco o to, aby ten apel spowodować to, aby ten apel przyjmowany przez państwa, pod którym ja się również podpisuję, był bardzo głośnym apelem wołających o pomoc mieszkańców Inowrocławia. Nie zgadzam się na to, aby mieszkańcy Inowrocławia będący w potrzebie byli tak traktowani przez administrację rządową, jak są w tej chwili. Dziękuję bardzo.